Czy aktywność w różnego rodzaju organizacjach propagujących trzeźwość pomoże Ci przejść badania w WOMP? I tutaj historia mojego widza. Parę lat temu zostało mi zatrzymane prawo jazdy za kierowanie pod wpływem alkoholu. 1,7 promila na 3 lata. Rok później postanowiłem coś ze sobą zrobić i poddałem się leczeniu odwykowemu. Ukończyłem terapię i zacząłem szukać swojej drogi trzeźwości. W 2015 zostałem członkiem Stowarzyszenia Trzeźwościowego. Po roku zmieniłem stowarzyszenie. Natomiast w 2016 skończył mi się zakaz kierowania pojazdami i jesienią został mi wyznaczony termin na badanie WOMP. Koledzy w klubie przestrzegali mnie, żeby nie przyznawać się do aktywnego uczestnictwa w organizacjach trzeźwościowych, gdyż lekarze orzecznicy nie wydadzą mi zgody, nie wydadzą orzeczenia pozytywnego, kiedy się o tym dowiedzą. Postanowiłem ich posłuchać i nie przyznawać się i żeby nie było podejrzane, zadeklarowałem, że w ostatnim roku, powtarzam jeszcze raz, zadeklarowałem, że w ostatnim roku sporadycznie sięgnąłem po alkohol, wypijając 3 lampki wina w różnych odstępach czasu. I lekarz orzecznik wydał negatywną opinię, pomimo bardzo dobrych testów wątrobowych. Odwołałem się do Instytutu Medycyny Pracy, przedstawiając wszystkie zaświadczenia o aktywnej działalności na rzecz trzeźwienia. Niestety, orzeczenie kolejnego lekarza było podobne. No i gdzie tutaj mój widz popełnił błąd? Czy to chodziło tylko o to, że brał udział, że był tym aktywistą? I tak zastanawiałem się nad tym przypadkiem i wydaje mi się na 100%, że mój widz niepotrzebnie skłamał, naprawdę niepotrzebnie skłamał, że pił w ostatnich 12 miesiącach przed badaniem jakikolwiek alkohol. I w ten sposób nie został spełniony podstawowy warunek po prostu rocznego okresu abstynencji alkoholowej. No bo logiczne, skoro coś popijał, to abstynentem nie był. I jak widać, nie pomogło mu tu tłumaczenie, że aktywnie propaguje zdrowy styl życia. Natomiast powstaje ciekawszy problem, czy jakby zadeklarował tą totalną abstynencję i jednocześnie powiedział o udziale w stowarzyszeniach, o tym aktywnym udziale, to czy to by mu pomogło? I powiem szczerze, że nie wiem, nie mam pojęcia. Teoretycznie, gdybym ja był tym lekarzem WOMP, czy tym lekarzem Instytutu, to dałbym orzeczenie pozytywne. Natomiast mogą być też również sytuacje, jak w tym kawale oruskim, co ukradli mu rower na Placu Czerwonym i jak już przyszedł na posterunek milicji w swoim rodzinnym mieście, to kto tak naprawdę ten rower ukradł, nie było ważne, ale najważniejszym było to, że tenże gość był w sprawę zamieszany. I tutaj też może być taka sytuacja, że no, skoro już jest trzeźwy, to po co tam łazić do tych stowarzyszeń, prawda? Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, uprawniony do badań kierowców. I jak widzisz z tego filmiku, w polskim orzecznictwie nie wszystko jest tak logiczne, jakby się wydawało. Gość tutaj naprawdę zrobił coś ze swoją osobą, totalnie wytrzeźwiał, jest jakimś tam aktywistą, pomaga innym, przestrzega innych przed swoimi błędami, natomiast no niepotrzebnie posłuchał tutaj, że tak powiem, kolegów, nie poradził się jakiegoś fachowca, prawda? I zabrnął w ślepą uliczkę, ponieważ coś tam zaczął gadać i najgorsze, że skłamał o swojej, a w zasadzie braku swojej abstynencji alkoholowej, prawda? Jeżeli miałeś taki przypadek, że mimo wszystko nie przyznałeś się, czy zadeklarowałeś totalne niepicie alkoholu, natomiast przyznałeś się do tego, że jesteś jakimś członkiem AA, czy coś w tym stylu i dostałeś negatywne orzeczenie, pomimo wszystkich wyników pozytywnych, skomentuj to w tym wideo, tutaj w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw, jakie jest podejście w różnych rejonach Polski. Natomiast, jeżeli filmik coś Ci wniósł, coś Ci się spodobało w nim, daj lajka, daj kciuka. Możesz oczywiście zasubskrybować tutaj mój kanał YouTube, kliknij w to kółeczko po mojej prawej stronie lub obejrzeć kolejny filmik. To musisz kliknąć w ten kwadracik po stronie prawej. Także no, smutna sprawa, niewiele tutaj mogę poradzić. Podobno ten gentleman skierował sprawę do sądu,
ale wątpię, czy tutaj sprawiedliwość, czy prawda wyjdzie na jaw.